Adam Gbiorczyk, jego drużyna dla Leszna będzie walczyła o miejsca w Radzie Miejskiej, a lider o stanowisko prezydenta Leszna. Ostro ruszyła kampania komitetu i pytania o kiełbasę wyborczą do urzędującego prezydenta. Tak, zamierzam kandydować na prezydenta chociażby dlatego, aby dać mieszkańcom Leszna prawdziwą alternatywę, a nie tylko alternatywę słowną. Tak jak można było przeczytać wczoraj w mediach, że tworzy się komitet o łudząco podobnej nazwie do naszej, który ma być alternatywą dla dwóch największych komitetów. No ja nie rozumiem, jak można być alternatywą dla dwóch największych komitetów, skoro przez ostatnie 4-5 lat się z tym komitetem, Platformą Obywatelską współpracuje, a teraz nagle będzie się alternatywą. Nie, nie będzie się alternatywą, to jest wyłącznie kwestia kampanijna, sprzedawanie kiełbasy wyborczej, żeby po prostu zachęcić ludzi do głosowania na swoje osoby, podczas gdy później nic się nie zmieni, będzie tradycyjne nihilnowi. Dlatego drużyna dla Leszna i moja osoba są jedyną prawdziwą alternatywą, ponieważ nie jesteśmy powiązani z żadną partią. To jest komitet wystawiony przez stowarzyszenie. Nie trzeba być członkiem żadnej partii, aby wystartować. Trzeba być tylko mieszkańcem Leszna. Jest to prawdziwy ruch oddolny. Pierwsza konferencja kandydata na prezydenta startującego do Rady z pierwszej pozycji w okręgu nr 4 oraz pozostałych jedynek w okręgach wyborczych Daniela Baldysa w okręgu nr 1, Krzysztofa Berlińskiego w okręgu nr 2, Łukasza Gorniaka w okręgu nr 3 miała miejsce w Gronowie. To właśnie w kontekście tej dzielnicy padły pytania do prezydenta Łukasza Borowiaka. Chodzi o drogę, bardzo potrzebny łącznik, który rozładowałby korki i o to, co prezydent mówił na spotkaniu z mieszkańcami w styczniu tego roku. Adam Gbiorczyk w trybie dostępu do informacji publicznej pytał o te inwestycje, a odpowiedzi z Urzędu Miejskiego są jego zdaniem o 180 stopni różne z tym, co mówił prezydent. Mam takie pytanie do prezydenta i do Urzędu Miasta. Czy prezydent i Urząd Miasta pracują osobno? Czy nie komunikują się ze sobą? Czy ktoś tutaj kłamie, czy być może Urząd Miasta powiedział prawdę, a prezydent Borowiak sprzedał, mówiąc kolokwialnie, popularną kiełbasę wyborczą na prędce zorganizowanym spotkaniu, które odbyło się 8 dni po tym, 9 dni po tym, gdy złożyliśmy to zapytanie. I bardzo chciałbym usłyszeć odpowiedź na to pytanie, ponieważ to, co mówił prezydent na spotkaniu z mieszkańcami, jest o 180 stopni różne od tego, co ja 4 dni później otrzymałem od Urzędu Miasta. Jak mamy to rozumieć? I proszę Państwa, to jest kwestia wręcz śmieszna, ponieważ, tak jak mówiłem, grudzień 2022. Miasto na swojej stronie napisało, że jest to inwestycja priorytetowa, pilna, że musi zostać przeprowadzona, ponieważ pozwoli rozładować ruch, spowoduje, że okoliczne działki zyskają na wartości, trzeba ją przeprowadzić. Co się w tej kwestii stało? Nic. Prezydent w trakcie kampanii wyborczej, gdzie wcześniej do Ogronowa nie przyjechał rozmawiać o łączniku, ani w trakcie swojej kadencji od 2014 roku nic w tej kwestii nie zrobił. Mówi, że wszystko już jest na ukończeniu, czemu przeczy miasto w oficjalnej odpowiedzi. I teraz mówię, czy miasto kłamie, utajnia informacje, czy po prostu prezydent sprzedaje kiełbasę wyborczą. Kolejnym newralgicznym tematem jest skatepark w Gronowie. Protesty mieszkańców ze względu na rodzaj nawierzchni obiektu, hałas i zbyt bliska odległość od domów. Kto zignorował zalecenia producenta? Pytał Adam Gbiorczyk. Urzędnicy powinni ponieść konsekwencje finansowe rozbiórki i przeniesienia obiektu w inne miejsce. Kandydat na prezydenta Leszna Adam Gbiorczyk ma 37 lat, pracuje w firmie ochroniarskiej. W październikowych wyborach startował do Senatu z list Konfederacji. Związany jest z ugrupowaniem Nowa Nadzieja, które wchodzi w skład Konfederacji.